Witajcie w nowym dniu. Dzisiaj święto narodowe, ponieważ Kasia wróciła. Jeździła chyba z 2 albo 3 godziny. Jeździła po mieście. Ja szybko buty ubieram. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Bo nasza podróż po prostu była pod znakiem zapytania, prawda Kasia? Tak, już mamy wszystko na pokaż. Tak powiem, wykończone. Objeździłam 3 sklepy medyczne i już byłam zrezygnowana, bo trzeba wszystko zamówić i za 2 do 5 dni to miało być dostarczone. No i przychodzę sobie ku apteki i mówię, no wejdę. No i w aptece dzisiaj na popołudnie. Tak? Zamówiłam, już zapłaciłam i będą. I mam odebrać po 15. Aha, super. A chodzi o to, że jak wiecie, nasz Szymuś miał operację rok temu i on nadal ma tą stomię na brzuchu, wykonane po prostu, nie wiem jak to się nazywa, już zapomniałem, stomia to się nazywa. I on ma przyklejane worki i nam się skończyły po prostu akcesoria do tej stomii. I jak bez tych akcesoriów nie da się po prostu podróżować, bo tutaj cała rana się robi. A teraz Kasia to załatwiła i mam nadzieję, że dzisiaj po południu będziemy już wszystko mieli i będziemy mogli dalej podróżować. Także cieszymy się bardzo. Kasia mówi właśnie, że jest wszystko zapłacone. 68 euro kosztowały te akcesoria. Także mam nadzieję, że nasza podróż będzie kontynuowana. Cieszycie się, że nie będziemy musieli wracać do Polski, do domu, tylko jedziemy dalej. I będą kangury, papugi. Papugi będą przylatywać do domu na ręki. Tak. A kangury będą... A kangury można głaskać, bo tutaj jest taki australijski park z kangurami, z misiami koala, nie? Z papugami, także planujemy tam pojechać. Może nie dzisiaj, ale jutro. Dzisiaj ten zamek chcemy zrobić. Jak zawsze w nowym dniu po śniadaniu miska do zmywania. Idę teraz do sanitariatów. Pokażę wam łazienki. Szymuś, idziesz ze mną? Pozmywam za chwilę, a teraz pokażę wam ubikacje. Tu są ubikacje razem z kobietami. Mężczyźni z kobietami wchodzą razem. I jest takie wielkie pomieszczenie. I wszyscy sikają razem. Tutaj jest dla facetów. Tutaj są jakieś umywalki. W sumie to jeszcze tutaj nie byłem, więc można tutaj zęby umyć. Tu są prysznice, jest znaczek. Zaraz otworzę, Szymuś. Prysznice wyglądają tak. Co tu jeszcze mamy? Jakieś dziewczynka z chłopcem. Aha, czyli dla dzieci. WC. Normalne WC. No i tutaj jeszcze też dla dzieci. Ale to już nieważne, ktoś tam chyba jest w środku. No i tak to wygląda. A dla palaczy jest taka popielniczka i tu się kiepy wrzuca. No to co, zmywamy. Wczoraj wam chyba źle powiedziałem, to jest chyba jednak do zlewania szarej wody, a nie do ścieków. Ciekawi mnie jak to działa. Coś takiego. Myślałem, że to jakiś karcher. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię zmywać naczynia na kempingu. Może jest to spowodowane tym, że mam chwilę, żeby pomyśleć nad własnym życiem. Zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to całkiem przyjemne. I proszę państwa, jesteśmy gotowi, wyruszamy do zamku. Mamy stąd 1,7 km, więc postanowiliśmy jechać rowerami. Jedziemy drogą, ale już widzimy nasz zamek w oddali. Tutaj? Może będzie królowa. I dotarliśmy do zamku. Tak on wygląda z bliska. Rowery zostawiliśmy w tamtym miejscu. Przypięliśmy je, no i wchodzimy głównym wejściem. Może nie wiem, czy głównym, ale jakimś wejściem.
Przechodzimy przez most zwodzony, który się podnosi na łańcuchach. I przeszliśmy przez fortyfikację i tutaj zaczyna się zamek ten, gdzie się kupuje bilety. Chłopcu się podoba gimbal. Aha, nie wejdziemy wózkiem. No, bilet kosztuje 9 euro. Co, Kasia, wygonili cię? Aha, wózki przy informacji trzeba zostawić. Tutaj chyba wózki i bagaże. Kasia wjeżdża. Nadia znalazła rzut z góry. Tak to wygląda. My jesteśmy tutaj i ten zamek będziemy zwiedzać, a tutaj są fortyfikacje, też będziemy to zwiedzać, ale na razie zaczniemy od zamku. O, zobaczcie, ile wózków tutaj jest. I szafeczki, ale wszystkie już zajęte. Kupujemy bilety właśnie. I zapłaciliśmy 18 euro. Kasia 9, ja 9, a dzieci po 0. Takie bilety. Przed wejściem się posilamy bananami. I robimy pierwsze wejście, pierwsze wrażenie, jak tutaj będzie. To jest najważniejsze, czy nam się spodoba. Wchodzimy i widzimy... drzewo. Wow, drzewo. Pięknie jest, naprawdę jest ładnie. Na kamerze tego nie widać, ale jest ciekawie. Co tam masz, króliczko? Tutaj się strzelało stąd. No bo jak była wojna, albo ktoś napadł na ten zamek, to po prostu bronili zamku i strzelali z łuku. Z łuku albo ze strzelby z takiego wąziutkiego miejsca. Ciekawe, dlaczego tak pokolorowali na żółto ten cały zamek. Trochę śmiesznie to wygląda. Taka naklejka aluminiowa. Wchodzimy teraz do wieży. I jesteśmy we wieży. Na wieży, we wieży. A dzieci już pędzą do przodu. Znalazły jakieś tajne przejście sekretne. Jaki tu przeciąg. Czujecie ten wiatr? Ania, nie boisz się wejść na tą kratę? Ja się nie boję. O kurczę, to ja z komina skoczyłem i się boję. No, takich rzeczy to ja nie lubię. Ja też nie boję się. Po co są te żółte paski? Obciachowe. Mnóstwo przejść, różnych skrótów. Idziemy, gdzie wy jesteście? O, jak to fajnie. Jakby tu był towar. No to trzeba będzie zgasić tą gaśnicą. A teraz doszliśmy do miejsca, gdzie się odbywają chyba jakieś spektakle. Zobaczcie, jaka scena fajna i widownia. Dzieci już nie wyrabiają. Nie podoba im się ten zamek. Czemu wam się nie podoba, dzieci? Powiedzcie do kamery. Spać im się chce. Nóżki bolą. Spać. Ogólnie nudno. I nareszcie schodzimy. Anię trzymam na rękach. Nadia na razie sama daje radę. I tu jest jakieś otwieranie. Aha, tu się naciska. I wychodzimy. Jesteśmy przy tej bazylice i wygląda ona tak. Teraz wejdziemy, zobaczymy, jak jest w środku. Teraz widać, jak to jest zbudowane. Cały rząd ławek w tamtą stronę, a ołtarz jest po prawej. Yeah.
ale was okłamałem. To są nawy boczne, a tak naprawdę większa część kościoła jest tutaj, tylko jest remontowana. A panowie właśnie sprzedają płyty. Zobaczcie, nawet świeczki robią bio. Tu są świeczki bio, a tu są świeczki zwykłe. Możecie, wejdźcie sobie. Dzieci znalazły fajny sklep z cukierkami. No. Chodźcie, zobaczymy. Możemy coś kupić? Możemy. Chcecie po laseczce takiej? Jedna różowa, jedna fioletowa. Dobra. Dobrze, Szymuś. Dobra. Każdy po laseczce. To różowe. Tak, i mamy laseczki. Otworzę. Taka laseczka 1 euro kosztuje tutaj. Ale zaszaleliśmy. Szymuś. W czapce Nadi. Nie mamy innej. Tu trzeba lizać. Zobacz, trzeba trzymać za folię i lizać. Jak tam, dobre? Ania, ty chyba głodna byłaś, bo tego lizaka wcinasz jak parówkę. Ojejku! Może liż go, Ania? W całym tym zamku jest bardzo dużo restauracji i sklepików. Także można tutaj dobrze zjeść i coś kupić, jakieś fajne pamiątki. Teraz wchodzimy do restauracji, która znajduje się na górze, na takim tarasie. Będziemy mieli ładny widok. Ja już dostałem. Mam frytki z grillowaną kaczką. A Kasia też jakieś mięsko z kurczaka i coś tam, coś tam. Taka zupka warzywna. Pieczarki. A dzieci jak zawsze frytki. Nic innego nie chcą. Ania, masz moje. Kaczka w miodzie, na słodko. Nadia, może ty? Jeszcze. Za obiad daliśmy 25 euro. I jeszcze pochodzimy po zamku troszeczkę. Jest naprawdę ładny. I udało się jeszcze raz na tym samym bilecie wejść. Myśleliśmy, że jak już wyjdziemy, to już nie wyjdziemy, ale pan nas wpuścił jeszcze raz, więc... No tutaj nie zobaczyliśmy wszystkiego, więc teraz sobie pochodzimy jeszcze po tej części. Idzie królowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale groźny. A co to jest? Jakiś lew. Ale straszny. Cię ugryzie. Ugryzie? Nie, żartowałem. Nie, tam nie można, Ania. Nie możesz wejść na to. Jesteśmy w sali kinowej i za 22 sekundy rozpocznie się seans. My weszliśmy tym wejściem właśnie i zobaczcie, jak ten zamek wygląda. A główne wejście jest tutaj z przodu. Także jakbyście przyjechali tutaj kiedyś, to trzeba wejść przodem, a nie tak jak my, tyłem. A tu jest ta bazylika i ta część jest remontowana, a my byliśmy tylko w tamtej. O, dziewczynki, tutaj też byliśmy. Ta scena, pamiętacie? I wyszliśmy na dwór. Jesteśmy w miejscu, gdzie na początku byliśmy na dole, a teraz jesteśmy na górze. Jesteśmy w tej drewnianej części. Tutaj jest zrzutka, pewnie na ludzi, którzy atakowali zamek.
A my się śpieszymy, bo Ania chce siku. Chcesz zrzutkę zobaczyć? Łopa czupa. Tam się smołę gorącą lało na ludzi. A my idziemy siku. Dlaczego smołę gorącą? No, żeby uciekli. No to oni uciekli? Uciekli, Ania. To kiedyś było, dawno, dawno temu. Jesteśmy w sali, ale nie możemy tutaj oglądać, bo idziemy do ubikacji. A ty trzymasz mnie za mnie. Tak? Nie, to Ania chciałem. Podmieniły mi się dzieci. Szybko, szybko. I jest sklep z pamiątkami, więc wychodzimy. Chodź, Ania, tam. Niestety dzisiejsza wycieczka jest taka na szybko trochę. Dzieci tutaj nie za bardzo chcą być, a poza tym Kasia musi iść do sklepu medycznego odebrać jeszcze akcesoria z Tominę, więc spadamy stąd. Jedziemy, mamy 1,5 godziny. Tak, 1,5 godziny do zamknięcia sklepu medycznego. Nasz wózek stoi. Dzieci są takie płaczliwe. Zobaczcie, Ania już śpi. Pierzynkę jej zabraliśmy. Dobra, jedziemy. I jesteśmy pod wielką apteką, która ratuje nam życie i naszą podróż. Kasia idzie z Nadią po te akcesoria, a ja zostaję z dziećmi, ponieważ zasnęły. Zobaczcie. Wystarczyło, ile jechaliśmy? 5 minut, żeby zasnęły. Apteka jest tak wielka, że nawet koszyki są takie spożywcze. Idą ze zdobyczami. Jak tam, Kasia, udało się? Pokaż. Udało się? Jest nasza paczuszka, udało się. No, zobaczymy. W przyczepie zobaczymy, co tam jest. Więc tak, wszystko kosztowało 68 euro, a w Polsce byśmy dali za to za darmo. Za darmo, tak. Byśmy dostali za darmo, bo u nas jest refundowane, więc trochę tracimy na tym, no ale takie życie. Ale się rozpadało. Kilometr jechaliśmy w deszczu. Na szczęście ten sporter ma taką gumową nakładkę, więc nałożyłem. Szukam kluczy i pakuję sprzęt i wszystko do przyczepy. Okay. Na razie dzieci tu zostawiam. Piękne. Czekałem. Cały czas, pół godziny na ciebie czekałem. A mnie czekałem.